Dzień dobry Państwu. Witam ponownie na kolejnej prezentacji tych wyników, które udało nam się uzyskać w ostatnich miesiącach. Przede wszystkim chciałbym pogratulować Państwu i każdemu z osobna wyboru do Sejmu i Senatu. I mam nadzieję, że nasza wspólna praca przyczyni się do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii, która miała miejsce w Smoleńsku. Dzisiejsza prezentacja, którą przedstawię, to są wyniki badań, które uzyskano w Polsce. Niestety nie autor tej prezentacji nie może ujawnić swojego nazwiska, dlatego na stronie tytułowej można zobaczyć adres, pod którym można kierować pytania do autora tej prezentacji, który odpowie na wszystkie możliwe wątpliwości związane z jego pracą i jego opracowanie. Tematem tej prezentacji jest trajektoria pionowa w ostatnich sekundach losu. Trajektoria pionowa opracowana na podstawie raportów MAC i Komisji Millera, ale także uwzględniająca ostatnie zapisy systemu TAS. Sytuacja jest szczególna, dlatego że ostatni zapis TAS o jego istnieniu mogliśmy się dowiedzieć tylko i wyłącznie z rysunku numer 48 w raporcie MAC. Wcześniej ten zapis tego ostatniego TAS nigdzie nie został ujawniony ani opisany. Jedyna mapka o bardzo małej rozdzielczości prezentuje czas tego zapisu i jego miejsce, czyli położenie geograficzne. Spójrzmy teraz na wykres zawarty w raporcie MAC. Wykres ten przedstawia dwie trajektorie wysokości. Jedna z nich zaznaczona kolorem fioletowym, tutaj, to jest trajektoria wyznaczona z zapisów TAS, odczytanych przez system amerykański, zapisano przez aparaturę amerykańską, odczytane przez ekspertów amerykańskich. Proszę zauważyć, że ta krzywa kończy się wiele sekund przed katastrofą. Znacznie wcześniej niż krzywa niebieska wyznaczona z pomiaru radiowysokościomierza i zanotowana przez czarne skrzynki samolotu. Proszę zauważyć, że na tym rysunku właśnie nie jest uwidoczniony ostatni zapis TAS numer 38 i zapisy, które są odczytane, zostały z Komisji MAC dysponowała tymi zapisami i znamy te zapisy, ponieważ dodatkowo zespół Millera w protokołach do raportu ujawnionych później prezentuje te zapisy. Na podstawie tych danych odczytanych przez producenta urządzenia TAS i FMS, firmy Universal Avionics, oraz parametrów zawartych w raportach MAC i KWWL została sporządzona rekonstrukcja trajektorii pionowej samolotu w ostatnich sekundach lotu. W tych obliczeniach uwzględnione zostały dane pochodzące z komputerów, czyli z zapisu
opakowanego w czarnych skrzynkach i dane zapisane w komputerze pokładowym samolotu. Z czarnych skrzynek wzięte zostało pod uwagę wszystkie te wielkości, które mają wpływ na przebieg trajektorii pionowej samolotu, a więc przeciążenie pionowe i poprzeczne oraz kąty przechylenia samolotu, pochylenia samolotu, szary i żółty. Dodatkowo te wielkości prezentowane w raporcie MAC i prezentowane w komisji KWL są nieco przesunięte względem siebie i są też, różnią się szczegółami. Dlatego w trakcie obliczeń przyjęta została wartość średnia oraz z tych dwóch raportów oraz został sprawdzony wpływ przesunięcia na końcowy wynik. Ten wpływ przesunięcia jest niewielki, więc metoda, która została obrana, jest najbardziej efektywną i najbliższą rzeczywistej trajektorii. Sama rekonstrukcja polegała na wyliczeniu w oparciu o te prezentowane wcześniej wielkości, na wyliczeniu prędkości wznoszenia z odstępem czasu 0,02 sekundy. Jak wiadomo z fizyki, wolnie prędkości otrzymamy drogę. Podobnie jest z przyspieszeniem. Przyspieszenie jest drugą pochodną drogi, a więc odwrotna procedura, podwójne całkowanie pozwala nam na otrzymanie drogi, jaką przebywa samolot. Oczywiście ja to mówię w sposób zupełnie prosty, ale te metody wymagały wielu bardzo ostrożnych operacji matematycznych, wymagały sprawdzenia, sprawdzenia dokładności i po prostu szczególnie podwójnego całkowania, czy to całkowanie nie wprowadza zbyt dużych błędów. Te wielkości zostały sprawdzone, te rachunki zostały wielokrotnie przetestowane. Dodam tylko, że ta idea, która została zastosowana w tych obliczeniach, jest dokładnie taka sama, jak dokładnie tak samo robią systemy nawigacyjne. Tylko, że w systemach nawigacyjnych te obliczenia są w czasie rzeczywistym i dokonywanym przez układy elektroniczne. Jaki jest wynik tych obliczeń? Na pierwszym wykresie przedstawię trajektorię pionową w skali czasu. Przy czym skala czasu jest skalą według czasu Greenwich, według czasu, który notował system TAS i komputer pokładowy. Jest to czas satelitarny, więc różniący się o setne czy tysięczne sekundy od czasu rzeczywistego. MAC i Komisja Minera posługują się czasami związanymi z odczytami z czarnych skrzynek, które są lokalnym czasem samolotu i tam występują przesunięcia. Więc żeby uniknąć nieporozumień, przyjęliśmy czas uniwersalny. Proszę zobaczyć. Ta krzywa, jest to krzywa wynikająca z aproksymacji danych, o których mówiłem wcześniej, które zostały wykorzystane. Punkty zaznaczone czerwonymi takimi wstążkami, to są odczyty radiowysokościomierza zanotowane przez układ TAPS, natomiast niebieskie
to niebieskie punkty to są odczyty barometrycznego wysokościomierza, zanotowane również przez układ TAPS i SMS. Widać, że ta krzywa łagodnie przechodzi przez te wszystkie punkty. Proszę zauważyć ten wykres, wrócę do niego, jeszcze pierwszy. Z raportu NAK. Fioletowa krzywa przeprowadzona na podstawie zapisów TAPS przecina krzywą niebieską przeprowadzoną na podstawie zapisów z radiowysokościomierza z czarnych skrzynek i schodzi niżej. To może być przyczyna substans i zapisu SMS-a, dlatego że one leżą wyżej niż poprowadzona przez MAK i Komisję Millera trajektoria. Teraz ta sama trajektoria w zależności od odległości od początku pasa. Na dole mamy profil terenu podejścia do lotniska z zaznaczonym położeniem tej drozy. I proszę zauważyć, że samolot leci ponad drozą i dopiero w końcówce lotu takim łukiem, parabolą zwiększa swoją wysokość. Wszystko się dzieje to już około 1000 metrów bliżej, w odległości około 1000 metrów od początku pasa lotniska. Ostatnie 30 sekund lotu. Podane są tutaj dwie krzywe. Jedna krzywa fioletowa, ciągła, to jest wysokość środka ciężkości samolotu. Tu jest pierwsza drzoza. To pierwsze ślady, tak jak określa komisja MAK, pierwsze ślady kontaktu samolotu z ziemią, nie z ziemią, tylko z drzewami. Ta drzoza jest około 1000 metrów od początku pasa lotniska, niedaleko bliższej radiolatarni. Tutaj jest drzewo skrzydła. Środek ciężkości samolotu, jak widać, porusza się na wysokości około bliskiej 20 metrów. Natomiast przód samolotu, tutaj jest miejsce, gdzie przerwane przerwą zaznaczona jest wysokość miejsca, gdzie są umiejscowione, miejsca, gdzie znajdują się wysokościomierze. Samolot jest przechylony, także środek ciężkości jest niżej niż znajdujące się na przodzie samolotu anteny. Ponieważ mówimy tutaj już o odległościach rzędu kilkuset metrów, to długość samolotu wynosząca prawie 50 metrów odgrywa już znaczenie i odgrywa znaczenie też kąt pochylenia samolotu. Wielokrotnie pokazywano profil podejścia do lotniska. Pokazywano również wiele wykresów. I chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Te wykresy, one są w jakiś sposób zdeformowane, dlatego że skala odległości na osi X, to jest odległość od pasa lotnisko, wynosi kilkaset metrów zawsze. Skala wysokości kilkadziesiąt metrów. I najczęściej te wykresy nie są proporcjonalne. Dlatego specjalnie umieściliśmy w tej chwili tutaj wykres w skali 1 do 1. To znaczy jednemu metrowi do
lotniska odpowiada 1 metr wysokości. W ten sposób mamy rzeczywisty profil i widzimy rzeczywiste ukształtowanie terenu. Ja do tego po prostu jeszcze raz wrócę, żeby pokazać Państwu, do jakich to prowadzi nieporozumień. Sam proces obliczenia wysokości, który zaprezentowałem wcześniej, został wykonany dokładnie, że tak powiem, przepisu, który podała komisja MAG, że analiza danych zarejestrowanych przez system w momencie formowania zdarzeń pozwoliła uściślić trajektorię lotu w pośredniej poziomej, a także obliczeniową wysokości i prędkości pionowej. Te dane zarejestrowane przez TAS wykorzystywane były w charakterze warunków granicznych. Dokonaliśmy tych samych obliczeń z jedną bardzo ważną różnicą. Uwzględniliśmy TAS numer 38 i ostatni zapis FMS, czego nie zrobiła ani komisja MAG, ani komisja Millera. Po prostu te dane najwyraźniej okazały się nieprzystające do dokonanych przez obie komisje obliczeń. Jakie płyną wnioski z wyznaczonej trajektorii? A więc po pierwsze, kontakt z brzozą przez wykresach oraz kontakt z brzozą, która miała obciąć skrzydło samolotu, to brzoza numer 2 na tych wykresach, a także kontakty z drzewami pomiędzy tymi brzozami oraz bezpośrednio za nimi, nie mogło mieć miejsca. W tych miejscach, według policzonej trajektorii, samolot znajdował się wyżej. Przeleciał nad obiema brzozami około 14 metrów wyżej. Dokładność obliczeń wynosi plus 4 metry, czyli mówiąc ściśle, nad pierwszą brzozą to jest 14 metrów plus 10 metrów od tych śladów ścięć, to jest około 24 metrów. Nad drugą brzozą, gdzie MAG podaje, że kontakt z brzozą wystąpił na wysokości 6 metrów, oznacza to, że samolot znajdował się około 20 metrów ponad gruntem. To są wnioski płynące z tych analiz dokonanych w Polsce przez osobę współpracującą z nami od wielu miesięcy. Rachunki, które zostały sprawdzone wielokrotnie i możemy w tej chwili to prezentować, dlatego że jesteśmy przekonani o ich słuszności. Przedstawię Państwu taką symulację zrobioną przez współpracujące z nami osoby tej trajektorii pionowej samolotu TU-154 w ostatnich sekundach lotu. Proszę zobaczyć, teraz jest TAS-31, w którym był zarejestrowany TAS-37. Teraz wleci w pole widzenia bliższej radiolatarni. To jest ten stożek. To wyraźnie słychać w zapisie głosu z kabiny. Pojawia się sygnał, że samolot przelatuje nad bliższą radiolatarnią. Wznosi się, leci ponad brzozami. Tutaj zakładamy, że założenie, że samolot się przekręca. Obraca wzdłuż osi poprzecznej. Nie wiemy jeszcze tylko, w jakim to miejscu się dzieje. I zatrzymujemy tą prezentację w tej chwili przy etapie 38. Dlaczego jeszcze nie ma urwanego skrzydła? Wyjaśni to w swojej prezentacji za chwilę profesor
Binienta. Dlaczego pokazuję tą prezentację? Dlatego, że 19 października 2011 roku, czyli miesiąc temu, jak podaje agencja TAP, rosyjska stacja NTV nadała w nocy z wtorku na środę godzinny materiał filmowy poświęcony katastrofie polskiego Tu-154M pod Smoleńskim. Ta należąca do koncernu gazowego Gazprom Telewizja odtworzyła przebieg lotu prezydenckiej maszyny, proszę zwrócić uwagę na to słowo również, i przedstawiła okoliczności tragedii. Proszę zobaczyć. Okazuje się, że lotnisko według tej animacji półtorej roku po katastrofie, po ukazaniu się raportu Marku, po ukazaniu się raportu Millera, to lotnisko leży na jakiejś ogromnej górze, a samolot uderza w bardzo pochyłe zbocze tego wzniesienia. Proszę Państwa, taki przekaz idzie w świat. I tak pokazywana jest ta tragedia. Dlatego miałbym małą prośbę na koniec. Jest pod patronatem ze Stowarzyszenia Rodzin Katyn 2010 został przygotowany status śledztwa w sprawie tragedii smoleńskiej. Jest to wersja angielska, dostępna na stronie pomnik.smoleńsk.pl, tutaj jest adres. I bardzo byśmy prosili o rozpowszechnianie, dlatego że ostatnie badania naszego zespołu są już tam po części uwzględnione. I ważne jest rozpowszechnienie tego raportu, żeby takie prezentacje, jak pokazana przed chwilą, nie utrwaliły się wśród osób oglądających filmy produkowane przez telewizję NTV. Jeszcze raz, odpowiedzi na pytania można uzyskać pod adresem denoiser@yahoo.com. Dziękuję bardzo za uwagę. Teraz oddam głos i ekran profesorowi Biniedzie, który przedstawi swoją prezentację i która, tak jak już Dzień dobry wszystkim tutaj. Mam nadzieję, że jestem widoczny w tej chwili. Słuchają. Także nie będę przedłużał tego wstępu. Chciałem tylko wrócić na jakieś sekundę, zanim dojdę do swoich najnowszych wyników, do poprzednich moich analiz, które zrobiłem dla zderzenia się samolotu Tu-154M z drogą numer 2, ponieważ dostawałem przez ten czas od mojej ostatniej prezentacji ogromną ilość e-maili z Polski, które zarzucały wzięcie wszystkich możliwych parametrów pod uwagę w tych oryginalnych moich obliczeniach. Więc rozszerzyłem te badania do prędkości i orientacji samolotu, takich jak sobie życzyli koledzy z Polski. Moim zdaniem zaznaczyłem tutaj z tym na czerwono na tym slajdzie, gdzie Państwo teraz, mam nadzieję, widzicie ten slajd. Więc przede wszystkim włożyłem tak zwany pitch, czyli tą pozycję samolotu 20 stopni w momencie uderzenia w drzewo, ale w taki sposób, że samolot leciał poziomo 77 metrów
na sekundę, a w tym samym czasie szedł do góry, 19,2 metry na sekundę, czyli prędkość wypadkowa jest większa od prędkości, jaką brałem pod uwagę wcześniej i jaka jest w ogóle zaproszona przez pomiary, ale to nic nie szkodzi, chodzi o to, żeby mieć margines, że tak powiem, bezpieczeństwa, obliczeń dla samopoczucia tych ludzi, którzy mają szkolenie wątpliwości w moją ocenie. Tak samo średnicę wzorzy zwiększyłem o 10%, czyli od 40 cm, jaka była oryginalnie, jest w tej chwili 44 cm. No i ponieważ wielu z moich słuchaczy uważało, że wzorza była zbyt sucha, więc dołożyłem gęstość, najpierw 850 kg na metr sześcienny, potem już dla spokoju, że tak powiem, ducha 1000 kg na metr sześcienny, który w efekcie jest materiałem drewnem, który by praktycznie zatonął w wodzie, czyli prawie nierealny. Pokażę króciutko dwie symulacje, kilka symulacji może. Moment. W tym modelu widzicie Państwo cały ten monodul, żeśmy zrobili pewien progres w obliczeniach. Wzorza jest żółta, także mamy bardzo ładne obliczenia w tej chwili. Wzorza jest 60 parę centymetrów na dole, a 44 mamy w tym miejscu uderzenia. Także w dalszym ciągu, pomimo tych zmian, widzimy, że samolot przecina drzewo. Oczywiście dla tych ludzi, którzy uważają, że droga jest za słaba, włożyłem, tak jak mówiłem, parametry i materiałowe, i gęstościowe. Według tych sugerowanych przez tych kolegów z Polski, którzy sobie tego życzyli. W dalszym ciągu widzimy zbliżenie tego incydentu. Fragmenty blachy, krawędzi odlatują. Także to jest też dobry moment, żeby zwrócić uwagę, że jeżeli by tak ta sytuacja miała miejsce, to w krawędzi powinno brakować w rekonstrukcji tego samolotu. Możemy to dokładnie zmierzyć, jaka odległość, ale przynajmniej 60 do 80 cm tej krawędzi powinno brakować, ponieważ drzewo ma 44 cm, 40 cm średnicy, a ponieważ pod kątem uderza skrzydłowiec, ta brakująca część krawędzi powinna być większa. No i tutaj ostatni moment bardzo blisko, tu jest drzewo, tutaj widzimy skrzydło, widzimy, że krawędź jest niszczona, powierzchnia, która powoduje utrzymanie samolotu w locie, jest niezniszczona, także możemy w dalszym ciągu zakończyć ten etap obliczeń dokładnie z tymi samymi wnioskami jak poprzednio, że gdyby nawet doszło do zderzenia tego samolotu z wzorzą, to z uszkodzonym krawędzią odleciałby dalej bez urwanej części tego skrzydła. Teraz chciałbym zaprosić Państwa do drugiej sferzy 111 metrów od drogi. Więc pytanie numer dwa, na jakiej wysokości oraz w jakiej odległości od miejsca znalezienia ta końcówka skrzydła, którą widzimy na tym slajdzie, powinna się oderwać od skrzydła, żeby właśnie wylądować w tym miejscu, gdzie tą część znaleziono. Mamy całą serię różnych zdjęć tej końcówki skrzydła z różnych kamer. Widzimy, że to jest
dość spory odcinek, ponad 6 metrów, prawda? No, z naszych obliczeń wynika, że to jest 600 kg aluminium w postaci tego, tej końcówki skrzydła. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda ze zdjęcia satelitarnego. Tu widzimy samolot, tu jest linia z góry, jaką leci, tu jest ta brzoza, którą miał uderzyć i stracić tę końcówkę skrzydła, a tu jest to ta końcówka. Więc widzimy, że pomiędzy brzozą a tą końcówką skrzydła jest jakaś droga. Te zielone plamy to oznaczają, że są jakieś tutaj drzewa, krzaki. Po lewej stronie od tej drogi jest jakby polana i najwyraźniej widać, że ta końcówka zaczynała się na pierwszej ścianie tego zagajnika, tych drzew, które widzieliśmy na pierwszym zdjęciu za tą drogą. I co ciekawe, że znalazła się po prawej stronie tego śladu osi lotu samolotu, chociaż przerwała się z lewej strony. Także proszę o tym chwilowo pamiętać. Zanim dojdę do konkretnych animacji, symulacji tego incydentu lotu tej końcówki skrzydła, najpierw chciałbym trochę wprowadzić pojęcie oporu powietrza. I również zwrócić uwagę, że symulacje, jakie zrobiłem, były zrobione z tymi samymi najgorszymi parametrami, że tak powiem, prędkości poziomej i pionowej, czyli w dalszym ciągu utrzymuje ruch pionowy do góry 19,2 metry na sekundę, żeby dać szansę, że tak powiem, tej końcówce jak najdalej dolecieć od tego miejsca urwania. Te obliczenia są zrobione razem we współpracy z moim kolegą z Wydziału Mechaniki, profesorem Brownem. Profesor Brown jest jednym z trzech Distinguished Professors, czyli najbardziej wysokiej rangi profesorów w dziedzinie aerodynamiki pracujących tutaj na Uniwersytecie Warszawy. To jest strona internetowa na dole pokazana ze strony NASA, Glenn Research Center, która daje taki łatwy do zrozumienia teorię, która tak zwanego ruchu razem z oporem powietrza. Po lewej stronie widzimy wzory matematyczne. I najpierw jest Fnet, czyli siła, która może powodować opóźnienia albo przyspieszenia, które działają w kierunku Ziemi. I poniżej mamy przyspieszenie A i mamy G, czyli przyspieszenie ziemskie. I druga część to jest właśnie odpowiedzialna spowodowana przez opór powietrza. Czyli co widzimy? Że opór powietrza jest proporcjonalny do prędkości do kwadratu. V do kwadratu. V do potęgi drugiej. Czyli to znaczy, że jeżeli ta prędkość jest załóżmy 5, to ten opór będzie 25. Jeżeli ta prędkość jest 10, to ten opór staje się 100, razy 100. Jeżeli ten prędkość jest 20, no to ten opór będzie 20 razy 20, czyli 400. Również ten opór zależy od takiego współczynnika oporu CD i powierzchni natarcia, czyli tak, jak jest ustawione w kierunku powierzchni. Pozwolę sobie tutaj pokazać taki przykład, jaki właśnie znacie zrobili. Więc tutaj są na dole dwa ruchy. Jeden to jest ten większy, dłuższy, to gdybyśmy wystrzelili piłeczkę baseballową z daną prędkością pod takim jakimś tam kątem i
gdyby nie było oporu powietrza, no to załóżmy, że ta piłeczka by doleciała do tego miejsca. A gdyby ta sama piłeczka wystrzelona z oporem powietrza, z tą samą prędkością, pod tym samym kątem, nie, po prawej stronie tu widzimy, jakie są dla różnych kształtów tak zwane właśnie te współczynniki oporu. Czyli dla strzelec, jak piłeczka baseballowa, to jest kropka 47. Jeżeli to byłby skrzydło coś w rodzaju, jak tutaj na dole, to widzimy, że ten opór jest bardzo mały, gdyby to skrzydło leciało w prawidłowej swojej orientacji poziomej, czyli kropka 0,4. Natomiast w momencie, kiedy ta orientacja by się zmieniła, to ten współczynnik kropka 0,4 może urosnąć nawet do 1,15. Czyli pozycja skrzydła w stosunku do tego losu jest bardzo istotna. W tym miejscu pokażę dla tych Państwa, którzy są, rozumieją sprawy techniczne, jakimi metodami została obliczona aerodynamika tego przypadku. Używaliśmy programu CFX razem z LS-Dyno. Jest to zrobione przez grupę, tak jak powiedziałem, profesora Browna. Matematyka związana z tym jest z nieobliczeniami, są to równania Nagiera-Sztoksa i bierzemy pod uwagę oczywiście gęstość powietrza, kształt skrzydła i ciśnienie, jakie tam istnieje. Tutaj są dla Państwa dwa takie momenty. To jest to kawałek skrzydła, to jest właśnie ten fragment skrzydła, który znaleziono 111 metrów nad brzozą, tuż przed urwaniem od samolotu. Czyli widzimy te zielone linie, to są linie, jak powietrze przepływa wokół tego skrzydła. Widzimy, że jest to prawidłowe przepływ, czyli te strugi powietrza nie odrywają się od powierzchni skrzydła, czyli opór jest mały wykształcona jest tak zwana lift force, czyli siła podnosząca, utrzymująca samolot w powietrzu. W momencie, kiedy tylko urwiemy to skrzydło, co się dzieje? Widzimy, że mamy ogromną ilość turbulencji zaraz za tym skrzydłem. Turbulencje są jakby miarą oporu. Czyli widzimy tutaj z tych obliczeń, jaka gwałtowna jest różnica między oporem tuż przed urwaniem i za urwaniem tego skrzydła. Popatrzmy teraz na ciśnienia. Tak samo tuż przed urwaniem i zaraz po. Tak jakbyś to widział, przed urwaniem ciśnienie wysokie, duże, jest tylko na krawędzi skrzydła tego samolotu. Tam te cząsteczki powietrza uderzają w tą krawędź, ale jest to bardzo wąska krawędź, więc dlatego opór jest mały. W momencie, kiedy urwiemy to skrzydło, momentalnie to ciśnienie przesuwa się na całą powierzchnię, to wysokie ciśnienie przesuwa się na całą powierzchnię tego skrzydła. To, o czym to świadczy? Świadczy o tym, że ta powierzchnia zaczyna zachowywać się jak spadochron. Jest to lekka powierzchnia, ustawia się prostopadle tą swoją dużą powierzchnią w jakichś momentach swojego ruchu do ruchu powietrza i przez to wyhamowuje bardzo szybko swoją prędkość. Za chwilę pokażę symulacje, które to będą ilustrowały. Chcę zwrócić uwagę, ponieważ nie jest to łatwe do zrozumienia, na to musimy zobaczyć w tym ruchu. Będziemy widzieli na niebieskim tle czerwone skrzydło, które będzie frunęło z lewej strony ekranu do góry na prawo. Samolotu tam nie będzie widać, tylko możemy sobie wyobrazić, że przez pierwszy odcinek tego ruchu skrzydło jest częścią samolotu, którego po prostu nie widać. I w pewnym momencie zostaje to skrzydło urwane i wtedy mamy tak zwany ruch wolny spadającego części skrzydła, tak jak to fizyka nam po prostu mówi, aerodynamika i siły przyciągania ziemskiego i tak dalej.
Więc używanie mamy fragmentu skrzydła, po urwaniu następuje gwałtowne wyhamowanie, skrzydła spowodowane zmianą pozycji zwiększającą ciśnienia powietrza, o których mówiłem, w kierunku przeciwnym do ruchu skrzydła oraz tok ciśnienia z przeciwnej strony, o których mówiłem też, ze względu na te turbulencje, spowodowanym odrywaniem się strug powietrza od powierzchni skrzydła. Dlatego w tym miejscu, w tej części tego ruchu jest to działanie, jak ja nazywam to, jak spadochron. Po wyhamowaniu tej dużej prędkości, ponieważ wiemy, pamiętamy, że otwór jest proporcjonalny do prędkości do kwadratu, ten opór wtedy przestaje być już tak istotny i już mniej szybko, ale również wyhamowuje dalej to skrzydło i opada na ziemię. Zobaczmy pierwszą symulację. Jest to samolot z boku, 20 stopni. W tym momencie właśnie mamy urwanie tego skrzydła. I teraz już ono leci tak, jak samo po prostu chce i pozwala mu na skoku powietrza i grawitacja. Zobaczmy następne symulacje. Teraz z tyłu jesteśmy za tym samolotem, po lewej stronie mamy skrzydło i teraz się urywa. I to widzimy, że ma tą tendencję wszystkim obrotów, taką chaotycznego, jakby liść niemalże obrotu, obracania się i spada prostopadle, co ciekawe, prostopadle do ziemi, pionowo. Zupełnie tak jak na tym zdjęciu, na którym mieliśmy szansę znaleźć ten fragment tego skrzydła z lasku, o którym mówiłem. Jeszcze raz tą symulację pokazuję, jak to się obraca, przelatuje w różnych kierunkach i opada na ziemię. Pozwolę sobie teraz wytłumaczyć ten ruch za pomocą takiego trójwymiarowego wykresu. Więc kierunek ruchu samolotu jest zaznaczony z lewej strony na prawo i kierunek od głębi jakby w naszym kierunku jest to kierunek jakby na prawo w stosunku do osi, do kierunku ruchu samolotu. Tak? Słyszę. Więc to widzimy, że w momencie, kiedy mamy oderwanie tego fragmentu skrzydła samolotu, następuje jeszcze kawalątek, jakby leci troszeczkę jeszcze do góry i zaczyna zmieniać swoją pozycję, a potem gwałtownie hamuje i ma taki chaotyczny ruch w kierunku ruchu samolotu i na prawo samolotu. Gdyby w takim razie, gdybyśmy zobaczyli tą linię, to 60, a w momencie tutaj uderzenie załóżmy w to miejsce, to 20, ten odcinek jest 60 metrów w kierunku ruchu samolotu. W samym czasie załóżmy od 4 do minus 6, czyli razem jest 10 metrów w kierunku na prawo. Czyli głównie leci w kierunku samolotu, ale również te 10 metrów przesuwa się na prawo. Więc ponieważ w tej symulacji ja nie mam nigdzie pokazanego, gdzie jest grunt w tym momencie, także mogę użyć tą krzywą, tak jak sobie życzę na przykład, dołączyć się do drzewa tej brzozy na wysokości 6,5 metra. Jeżeli bym założył, że ten odcinek tego skrzydła odrywa się na tym drzewie, to zgodnie z tą symulacją aerodynamiczną uderza on w ziemię 12 metrów dalej, nie 111 metrów, tylko 12 metrów dalej i uderza z ogromną prędkością, prawie 100 km na godzinę. Czyli gdyby tam uderzył, no to oczywiście zostawiłby ślad. Pamiętamy, że tam są jakieś drzewa. Może by się jeszcze przesunął czy przeturlał jakiś odcinek, ale na pewno nie doszedłby do 111 metra. Więc możemy użyć teraz tą samą krzywą i rozwiązać tak zwane rozwiązanie odwrotne, czyli podnieść jakby ten odcinek, fragment tego skrzydła z powrotem do samolotu, miejsca, gdzie on naprawdę został zamieszczony.
Jeżeli to byśmy zrobili, to wynika z tych symulacji, że moment oderwania tego skrzydła musiał być co najmniej 26 metrów powyżej gruntu i 70 prawie metrów za wodą, czyli 42 metry przed miejscem, gdzie znaleziono ten fragment skrzydła. Dlaczego musi być przynajmniej 26 metrów nad gruntem? Po pierwsze dlatego, że w momencie lądowania na tych wzorach, gdzie tutaj widzimy jeszcze raz na tym zdjęciu, w takiej sytuacji zwolniłby albo zmniejszyłby swoją prędkość do około 40 km na godzinę. I tutaj widzimy, że ten fragment on nie opadł tutaj bez prędkości. Tutaj widzimy złamanie tych drzew, one są wszystkie wygięte, czyli byłaby tutaj prędkość jakaś tego skrzydła. Pamiętamy, że jest to na początku tego zagajnika, czyli jest to uderzenie niemalże lądujące na tych drzewach przy ich spodzie, tak jak to jest widoczne tutaj. Gdyby to była większa prędkość, gdyby na przykład to się oderwało na wysokości 6 metrów czy podobne, ale w pobliżu tego 111 metra od brzozy, czyli w tym miejscu, gdzie to znaleziono, to ta prędkość byłaby znowu 100 km na godzinę. 600 kg uderzające w te drzewka z prędkością 100 km na godzinę, po pierwsze by większą szkodę zrobiło tym drzewkom, a po drugie samo by było bardziej zniszczone. Czyli ta prędkość 40 km jest prawdopodobna, jest realistycznie pokazana przez to zdjęcie. Druga rzecz, że pamiętamy, że to skrzydło musiało lecieć na prawo od osi lotu samolotu, z lewej strony. Skrzydła w samolocie TU-154M mają około 19 metrów długości, czyli jeżeli odrywamy 6 metrów czy 6,5 metra, to w naszym ciągu te 13 metrów, te 12 metrów, to skrzydło musi skierować się na prawo. Ten ruch na prawo jest tylko możliwy, jeżeli mamy przynajmniej 26 metrów wysokości. W przeciwnym razie jest to po prostu niemożliwe. Po prostu ta konfiguracja tego skrzydła nie ma czasu na to, nie ma miejsca na to, żeby tak się ustawić, żeby móc skierować się na prawo. Czyli te wszystkie analizy są bardzo spójne. Spójne są z pierwszą analizą, że nie mogło dojść do złamania tego, do oderwania tego skrzydła na brzozie, którą pokazałem na samym początku, a również z tej analizy, że ten lot, jeżeli się już coś musiało urwać, to musiało być mniej więcej 70 metrów za brzozą, 26 metrów powyżej gruntu. Przepatrzmy się jeszcze raz bliżej zdjęciom, to tak jakbyśmy z góry patrzyli i z boku. Więc tu mamy tą brzozę, tu mamy tą drogę. Moim zdaniem oderwanie się fragmentu skrzydła nastąpiło w tym miejscu, mniej więcej na wysokości tej drogi. Wtedy tylko ten kwadracik zielony ma 20 metrów, jeżeli chodzi o każdy bok długości, czyli mniej więcej gdzieś w tym miejscu ten los tego skrzydła musiał tak się tutaj toczyć i tak widać, że nie ma tutaj drzew aż do tego miejsca, które by ten fragment mógł zatrzymać, co też widzieliśmy wcześniej. Chciałem jeszcze tutaj dalej pokazać, więc ta krzywa, która jest tutaj na dole, to jest krzywa proponowana przez MAC, to trajektoria MAC-u, czyli oni uważają, że to samolot był tutaj 6 metrów nad ziemią. Jeżeli ten odcinek jest 6 metrów, no to gdzieś w tym miejscu musiało być jakieś 2 metry, 1,5 metra, czyli już w tym miejscu, jeżeli dodamy kąt położenia tego samolotu, to prawdopodobnie on musiał rysować swoim ogonem i kołami po ziemi. No gdyby tak było, to oczywiście nie mógłby przyspieszyć, nie mógłby
zwiększyć swojego, swojej wysokości, tak jak proponuje tu Mac. Tym bardziej, że nie mając tego fragmentu skrzydła, potem sobie leci poziomo, potem znowu idzie do góry. Takie możliwości są w ogóle nierealne, jeżeli chodzi o fizykę aerodynamikę samolotu bez 1/3 długości końcówki skrzydła. Tak jak mówię, mniej więcej stało się to tutaj na wysokości 26 metrów, którą zaznacza ta czarna linia. Jest to trajektoria wyznaczona właśnie przez kolegów z Polski. Jest to spójne, tak się stara, nie wiedziałem nawet o tym. Moje wyniki były zupełnie niezależnie zrobione nawet od tych wyników z trajektorii. Dopiero w ostatnim etapie żeśmy się podzielili swoimi wynikami. I okazuje się, że to pasuje dokładnie do tej krzywej wyznaczonej przez pas. No i oczywiście tutaj nie mamy tego gwałtownego wzrostu samolotu do góry. Jest to poziomy, gdzie to może być lekki wzrost spowodowany przechylaniem się samolotu, bo nie wiemy dokładnie, gdzie te czujniki, ja nie wiem przynajmniej, gdzie są te czujniki. W każdym razie, jeszcze raz mówię, ja zajmowałem się tymi dwoma punktami. Zielony punkt, w tym na brzozie, gdzie udowodniłem, wydaje mi się, dość przekonująco, że skrzydło nie mogło być urwane przez brzozę, nawet gdyby to ten samolot tutaj uderzył. Musiałoby to się zdarzyć tutaj. Czyli ta krzywa wyleciała do góry w gwałtownie, no to jeszcze byłoby to realne. Ale ponieważ idzie tutaj w dół, no to na każdej z tej wysokości pokazanej przez Mac nie mogłoby się to zdarzyć, ze względu na to, że nie ma miejsca, żeby ten fragment mógł przelecieć na prawo. Tutaj jest nawet 2 metry, to czy 1,5 metra. Także to wszystko wskazuje na to, że nasze symulacje są prawidłowe. Wnioski końcowe, fragment skrzydła samolotu 154M nie może urwać się na brzozie i być zaleziony 111 metrów od brzozy, gdyż dobór w symulacji komputerowej upada na ziemię w odległości od 10 do 12 metrów od brzozy. Najbardziej prawdopodobne miejsce oderwania fragmentu skrzydła jest na wysokości 26 metrów oraz w odległości 42 metrów od miejsca znalezienia. W tej sytuacji skrzydło musiało urwać się 69 metrów za brzozą. Na dole pokazuję tutaj dwa takie linki do wideo zrobionych na prawdziwych wypadkach samolotowych, gdzie urywają się skrzydła. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale może włączę to przynajmniej ten jeden fragment. To jest inny oczywiście samolot i tutaj widzicie Państwo, zaraz się urwał do skrzydła i proszę zwrócić uwagę na te fragmenty. Tutaj są fragmenty, one właśnie tak się poruszają jak w mojej symulacji, a samolot sobie leci niezależnie dalej. Także jest to jakby eksperyment, który pokazuje, że moje symulacje mają zachowują tą samą fizykę, jaka jest w rzeczywistości. Następny taki element, tutaj jest trochę większy samolot, leci tuż nad ziemią, tutaj widzimy kilka fragmentów włączonych z wideo, ułamanie tego skrzydła, tutaj skrzydło już dotyka ziemię, czyli momentalnie tutaj jest w milisekundach te momenty są pokazane i tutaj już to skrzydło pionowo uderza w ziemię, a samolot traci swoją wysokość, ponieważ jest bardzo nisko nad ziemią, bo momentalnie dotyka ziemi. Także to są takie eksperymenty, które potwierdzają moje symulacje. Na tym chciałbym zakończyć i oczywiście jestem gotowy odpowiedzieć na jakieś pytania. Bardzo dziękuję panom profesorom Nowaczykowi i Gnieździe za zaprezentowanie wyników tych badań, zarówno zespołów amerykańskich, jak i tych, które pracowały w Polsce. Jak państwo widzicie, wyniki ich
były kompatybilne, były równoległe. Skutkiem tych badań są wnioski, które kwestionują w sposób zasadniczy wyniki prezentowane nam jako rzeczywisty przebieg wydarzeń zarówno przez panią Anodinę, jak i pana Millera. Przebieg wydarzeń był inny. Samolot leciał na dużo większej wysokości, nie uderzył w grozę, a skrzydło oderwało się na skutek ciągle jeszcze nieznanych okoliczności w innym miejscu, 69 metrów za miejscem, w którym znajdowała się grzoza. Takie są wyniki najogólniej biorąc prezentacji, którą mogliśmy przed chwilą zobaczyć. Bardzo proszę o pytania i komentarze, ale może najpierw pytania do naszych gości amerykańskich, bo będą mogli oni na bieżąco odpowiedzieć, co nie znaczy, żeby później także w toku analiz, które Państwo na pewno będziecie robili, jeszcze wielokrotnie do tego wracali, nie byli gotowi na taką replikę i wyjaśnienia swoich badań, ale teraz na bieżąco, jeśli Państwo chcecie jakieś pytania zadać, to uwzględniając tę zasadę, że będziemy musieli wyłączać mikrofon, żeby dać możliwość odpowiedzi naszym gościom, czyli te techniczne warunki, proszę bardzo o pytanie. Dzień dobry, Wojciech Stanisław z tej strony, reprezentuję rodzinę bankowskiej Ewy. Mam do pana profesora następujące pytanie. Czy ciągle państwo przyjmujecie punkt uderzenia, zakładając, że tak powiem, Mac przyjął prawidłowo. Punktem stycznym skrzydła z drzewem jest odcinek wahający się między 4 a 6 metrów. Czy braliście Państwo pod uwagę styczność samą krawędzią końca skrzydła? I czy braliście pod uwagę fakt, gdzieś czytając na samym początku raport Maków w tłumaczeniu polskim, natknąłem się na sformułowanie, które mówi, że odpadła część odejmowalna czy rozbieralna skrzydła, czyli należałoby przyjąć, że ciągłość materiału i takie możliwości przeniesienia naprężeń w części odejmowalnej to mogła być mniejsza. Dziękuję. To jest do mnie pytanie, czy do pana Nowaszyka? Co robimy? Okej, dziękuję. Więc zrobiliśmy, tak jak mówiłem, obliczenia dla różnych długości odcinków starego skrzydła, ale decydująca długość jest widoczna na zdjęciach, jakie pokazałem, zrobionych tego odcinka, który leży 111 metrów od brzozy. Gdyby to drzewo miało uderzyć gdziekolwiek bliżej na tym odcinku, to byśmy widzieli konkretne ślady tego uderzenia. Tak jak pokazałem w swojej symulacji, przednia część krawędź, tak zwana tego skrzydła, jest zrobiona na cienkiej blachy, tylko potrzebnej do ruchu powietrza aerodynamiki. Także ona, gdziekolwiek by to drzewo było styczne razem z fragmentem skrzydła, zostawiłoby głęboki ślad. Takich śladów nie ma, chyba że są po długości większej niż te 6 metrów, które po prostu są oderwaną częścią całej konstrukcji skrzydła. Jest to znaczna część skrzydła, ona ma w sobie ślad tak zwany, czyli te miejsca, które sterują samolotem. Są to widoczne na tych zdjęciach, które pokazałem. Waży to ta część 600 kg. To nie jest coś, co można wziąć pod pachę i wyjść. Razem z tym cały samolot, pamiętamy, waży około 100 ton w normalnej obsłudze.
nawet w tym momencie, kiedy tego lotu miało około 80 ton. Także jest to konkretna część skrzydła, która musi mieć wytrzymałość, ponieważ na tej powierzchni wytwarza się ciśnienie, to nie jest dla ozdoby. Całe skrzydło jest po to, żeby wytwarzać ciśnienie, które utrzymuje ciężar, który siedzi, który mieści się w kadłubie tego samolotu. Czyli to ciśnienie, które jest tam, jest proporcjonalne do jego powierzchni. Powierzchnia jest, tak jak mówimy, 6 metrów długości, zmienia się załóżmy od kilku metrów do od załóżmy 1,5 metra do 2-3 metrów, zwiększa się w stosunku do, jak bliżej idziemy do kadłuba. W tym miejscu są elementy strukturalne, czyli te podłużnice i żebra. To wszystko stanowi jego wytrzymałość. Ja może jeszcze dodam, ja nie słuchacz, tak? Ja może jeszcze dodam jedną rzecz. W tej chwili aproksymacja wysokości pokazuje, że samolot przeleciał wyżej ponad tym drzewem i nie miał kontaktu z wrzozą. To potwierdzają kolejne symulacje profesora Giniędzy lotu oderwanej końcówki skrzydła. I jednocześnie muszę powiedzieć, że zajmujemy się w tej chwili również możliwością wykonania beczki autorotacyjnej i pierwsze wstępne wyniki, które już mamy, wskazują na to, że urwanie tego skrzydła nie mogło nastąpić w pobliżu wrzosu. I to jest pośrednia odpowiedź na to pytanie. To zdarzenie musiało mieć miejsce do wrzosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani minister. Dzień dobry panom, dziękuję bardzo za tę prezentację. Mam pytanie do obydwu panów profesorów. Czy są panom znane polskie uwagi do raportu MAK i czy mogłabym poprosić o krótką ich ocenę w świetle badań panów? Tak, mamy takie dość dobrze opisane właśnie uwagi polskiego zespołu państwowego i one są właśnie w tym dokumencie, o którym mówił profesor Nowaczy. Przetłumaczone są, zrobione są w języku angielskim, tak żebyśmy mogli wytłumaczyć opinii światowej, publicznej, różnice, które są już widoczne między raportem MAK-u a raportem pana Millera. Nawet nie składając naszych wyników, ale oczywiście są tam również nasze wyniki. To właśnie link, który podałem na koniec prezentacji, prowadzi do raportu o statusie śledztwa, który w bardzo dużej części uwzględnia uwagi polskich ekspertów do raportu MAK, uwagi, na które odpowiedź polska strona nie uzyskała i więcej. Wiele z tych uwag nie zostało później uwzględnionych przez Komisję Millera w ich raporcie. To jest obraz stanu śledztwa z początkowych dni października. Ja mam też pytanie bardzo, że się nawrócę pierwsze do panów profesorów pracy. Jeśli nie groza, to z panów oglądu sytuacji, wiedzy, doświadczenia,
jaki rodzaj czynnik mógł spowodować tego typu uszkodzenie skrzydła w tym miejscu, które wynika z planów profesorów obliczeń? Ja mam taką prośbę do panów profesorów, by uwzględnić odpowiedź na to pytanie, być może warto zademonstrować dalszą część prezentacji, którą pan profesor Nowacyk pokazał tylko schematycznie, związaną z rekonstrukcją zakresu przechylenia i pochylenia samolotu odczytanego z skrzynki parametrów lotu. Pan profesor Nowacyk zakończył swoją wypowiedź takim pokazaniem schematycznie tej symulacji. Może by ją przywołać całą dla zilustrowania odpowiedzi panu ministrowi Szczerskiemu. Proszę rozważyć, panie profesorze, czy tak w takiej kolejności nie warto by to zrobić. Najpierw pokazać całą tę symulację, a potem ustosunkować się do pytania ministra Szczerskiego. Wtedy być może to będzie bardziej wyraźnie widoczne. Dziękuję. Ja postaram się w tej chwili odnaleźć prezentację. Ona już jest częściowo gotowa. To będzie następna. My czekamy na kolejne obliczenia, dlatego jeszcze tego nie przedstawialiśmy. Natomiast wstępna analiza jest gotowa. Pan przewodniczący prosi w tej chwili o wybiegnięcie nieco do przodu z tym, co chcieliśmy prezentować. Przyjęliśmy zasadę, że prezentujemy jedynie wyniki, które są przynajmniej z dwóch źródeł potwierdzone. Wyniki, które bardzo dokładnie analizujemy i sprawdzamy się nawzajem. Ale postaram się spełnić tą prośbę i pokazać jeden wykres, szczególnie dotyczący odczytu. Zaraz zmienię i pokażę ekran. To jest, proszę Państwa, wstępny wynik analizy beczki autorotacyjnej. Z analizy tej wynika, że samolot, jeżeli nastąpiło zderzenie z brzozą, to samolot musiał zderzyć się z ziemią i opaść niecałą sekundę po zderzeniu. Jest to analiza wynikająca z wykresów przedstawionych przez MAK oraz własności aerodynamicznych dokładnie tego modelu samolotu. Takie dane posiadamy. Co to oznacza? Płyną z tego dwa wnioski. Po pierwsze, beczka autorotacyjna natychmiast po oderwaniu się skrzydła na brzozie przy wysokości 6 metrów nie mogła być wykonana. Po drugie, jeżeli nawet tak się działo, to zapisy, które są prezentowane przez MAK, nie opisują beczki autorotacyjnej. To też mamy potwierdzenie z autentycznych zapisów z innego wypadku. Oznacza to, takie są nasze w tej chwili przypuszczenia, my będziemy musieli to postarać się w jak najlepszy sposób udokumentować, że w tych obliczeniach, które prowadzimy, nie jest uwzględniona brakuje jakiejś dodatkowej siły, która spowodowała takie zachowanie samolotu, a której przyczyn i kierunku i wielkości jeszcze nie znamy. Jeśli można,
Panie profesorze, ale proszę rozważyć, czy nie można by jednak przedstawić teraz symulacji dokonanej przez pana inżyniera Dąbrowskiego. Bo ta symulacja pokazuje przebieg wydarzeń, nadal oczywiście nie znamy przyczyny i charakteru siły, o którą pytał pan minister Szczerski, ale obraz tych wydarzeń już znamy dzięki pracom pana inżyniera Dąbrowskiego. Czy można by ją... Tak, jeszcze autora, a szczególnie autora tej pierwszej prezentacji, którą pokazałem. Zaraz odnajdę całą, dlatego że ja pokazałem fragment z tej prezentacji, z tej animacji. Natomiast ja pokażę teraz cały ten lot. Postaram się go pokazać. Animację. I wyjaśnić znaczenie tych rzeczy, które proszę bardzo. To jest animacja dokonana. Tu jest właśnie ten samolot, który pokazał profesor Winięta. Urwanie skrzydła pod wpływem naprężeń wynikających z uderzenia samolotu w ziemię. Ja może tu na chwileczkę cofnę, bo to jest istotna rzecz. Najbardziej istotna z tych wszystkich rzeczy. To, co zostało zauważone przez i opisane w raporcie MAT, że w trakcie, według zapisów ATM, w trakcie przechylania się samolotu w lewą stronę mamy dwa bardzo silne wahnięcia, które nie są, które zakłócają cały przebieg tej beczki autorotacyjnej opisywanej przez MAT. Mało tego, te dwa zaknięcia są wyraźnie skorelowane z wstrząsami, o których wcześniej była mowa, już parę miesięcy temu, w przeciążeniach pionowych samolotu. Widać wyraźną korelację pomiędzy tymi dwoma zjawiskami. W symulacji, która na koniec jest przedstawiona, będzie to widać wyraźnie, jak samolot, przechylając się na lewą stronę, wykona dwa bardzo gwałtowne ruchy. Ruchy, w trakcie których przeciążenia na końcu skrzydła wzrastają do 5G i więcej, co już jest powyżej zakresu wytrzymałości skrzydeł. Nieznane natury tych wstrząsów i tych silnych pochyleń, ale nie wynikają one, wniosek podstawowy, nie wynikają one z własności aerodynamicznych tego samolotu. Ich czas trwania, gwałtowność przebiegu świadczyłaby o wystąpieniu sił, których pochodzenia nie znamy jeszcze w tej chwili. Proszę, niech ten film przebiegnie do końca. Raz, dwa. Można było widać te przechylenia. Dziękuję bardzo też osobom, które dokonały tej animacji w Polsce. One będą wymienione na końcu. Widać korelację pomiędzy przeciążeniami pionowymi i z przechylaniem w lewo. Trochę teraz wybiegamy do przodu, panie przewodniczący, ale to my wrócimy i dokładniejsze prezentacje na te poruszone w tej chwili tylko skrótowo tematy w
będą, te prezentacje będą, będą w całości przedstawione i bardzo dokładnie omówione. Tutaj jest powrót do trajektorii wysokości, trajektorii pionowej, która odgrywa rolę w tych wahnięciach samolotu, bo po prostu jest miejsce na wykonanie takich, takich ewolucji przez ten samolot. I na koniec będzie prezentacja tej trajektorii pionowej z uwzględnieniem już, to jest właśnie ten fragment, ta animacja, której przedstawiłem tylko fragment dotyczący trajektorii pionowej. Tutaj będzie to rozszerzone o obrót samolotu w okolicach tarca numer 38, który jeszcze wielokrotnie powróci, bo to jest pas szczególny. Nie jest to normalny pas, taki jak wszystkie poprzednie. Teraz będzie jeszcze widoczne to od czoła samolotu. Będą te przechylenia dwa gwałtowne widoczne znacznie wyraźnie. Tutaj są osoby, które przygotowały, wymienione osoby, które przygotowały tę prezentację. Prezentację w oparciu o obliczenia tej samej osoby, która wykonywała analizę trajektorii pionowej. Dziękuję. Dziękuję najmocniej. Krótko mówiąc, panie ministrze, krótko mówiąc, szanowni państwo, panowie profesorowie, przebieg wydarzeń, który się rysuje na skutek tych eksperymentów i prac zarówno zespołów polskich, jak i amerykańskich, wyglądałby następująco. Poziomem pasem i 40 metrów za trozą nastąpiły dwa wstrząsy, które widać, których skutkiem były dwa gwałtowne przechylenia się samolotu tutaj pokazane i one rozpoczęły proces zniszczenia, destrukcji i katastrofy. Taki byłby w skrócie wniosek. Jeżeli dobrze to odczytałem, prosiłbym oczywiście o zweryfikowanie tego streszczenia przez pana profesora Nowaczyka, bo być może należałoby to inaczej interpretować. Bardzo proszę, panie profesorze. Interpretacja jest zgodna z tym, co uważamy. Z małą drobną poprawką to jest 70 metrów, minimum 70 metrów za brzozą. A tak cała ta, tak przypuszczamy. I tak wskazują te wszystkie obliczenia, symulacje, które zostały do tej pory przeprowadzone. Natomiast jakie będą dalsze wnioski, nie możemy stwierdzić. Dlatego, że kolejną rzeczą, którą już badamy, to jest możliwość wykonania beczki autorotacyjnej i zachowanie się, to już teraz może profesor Winięta powie, zachowanie się samolotu, symulacja zachowania się samolotu po urwaniu skrzydła. Po urwaniu końcówki skrzydła. Teraz oddaję głos profesorowi Winięcie. Halo? Tak. Czekam, tylko nie widzę, żebym się mógł włączyć. Czy mnie słychać? Tak, słychać. Jeżeli pan profesor chce... Nie muszę nic pokazywać. Także tak, jeżeli mnie słychać, to potwierdzam to, że oczywiście my tutaj cały czas pracujemy. Muszę tutaj znowu podziękować swoim wybitnym kolegom, profesorom na różnych uczelniach, na uczelni tutaj mojej, również MIT, którzy współpracują z nami tutaj i możemy konsultować się z nimi, żeby jak najdokładniej analizować różne sytuacje. No więc tak jak do tej pory dwa punkty, żeśmy przestudiowali, które pokazałem, czyli punkt uderzenia w drzewo i punkt po oderwaniu
fragmentu skrzydła, żeby odnaleźć miejsce, w którym to się zdarzyło. 26 metrów ponad gruntem, 70 metrów mniej więcej za brzozą. No to teraz następny punkt jest, jak się będzie zachował aerodynamicznie samolot. Także wymaga to oczywiście znowu ogromnych nakładów pracy komputerowej, także czekamy na wyniki profesora Brauna w tej dziedzinie. No i a również ja mam pewien plan, co dalej robić, ale jeżeli Państwo macie sugestie, to chętnie bym je również usłyszał. Dziękuję bardzo, pan minister Zajmiński. Ja mam, proszę panów profesorów, jedną uwagę, jedną sugestię. Właśnie pytanie i sugestie. Czy dysponujemy jakimkolwiek materiałem z oględzin tego złamanego drzewa, czy drzozy? To jest pierwsze. A drugie, czy możliwe jest panów zdaniem przeanalizowanie tego miejsca złamania drzewa na podstawie materiału fotograficznego, który był przedstawiany po katastrofie? No, ja nie dysponuję żadnymi kubkami materiału z drzewa. Oczywiście byłoby to, gdyby to było robione prawidłowo, to tak jak mówiłem na samym początku, 8 chyba września, komisja powinna przede wszystkim zabezpieczyć wszystkie materiały, wszystkie miejsca, wszystkie fragmenty, zrobić dokładne zdjęcia fotograficzne, pobrać próbki, zbadać pod mikroskopem w drzewie, czy są fragmenty skrzydła, czy skrzydła są fragmenty drzewa. Te rzeczy są w normalnych warunkach do zrobienia, które nie znam żadnych informacji na ten temat, żeby były zrobione. Podobnie nie wiem, nie mamy znaczy dostępu do materiału, żeby zobaczyć powierzchnię tętnięć, które znowu gdybyśmy mieli dostęp, moglibyśmy to potwierdzić lub zaprzeczyć naszym założeniom czy obliczeniom. A to mocno oczywiście nieprzypadkowo, dlatego że z analizy panów profesorów wynika, że nie doszło w ogóle do kolizji samolotu z tym drzewem, a widzieliśmy na pokazywanym po katastrofie materiale filmowym, że drzewo jest złamane, co więcej, później to drzewo zniknęło. To tyle, dziękuję. To jest przystanie, że sprostować to drzewo istnienie jest ikoną, jeżeli tak można powiedzieć, makowskiej i millerowskiej wersji wydarzeń. Gdybym miał się odwoływać do pewnej tradycji, w której były poczynione te trasy, to mógłbym powiedzieć, że jest ikoną maskirowki. Ja chciałbym tylko dodać jedną rzecz. Na początku, w pierwszych dniach po katastrofie, brzoza nie była głównym tematem. Brzoza nie była zauważona i mało tego, w zasadzie znam tylko jedno zdjęcie, gdzie w tle jest ta złamana brzoza z 10 kwietnia po południa. Nikt nie robił zdjęć na trasie przelotu samolotu przed ulicą Kutuzowa. Te zdjęcia wszystkie pojawiły się 15 kwietnia na blogu Anilina rosyjskim, łącznie z teorią urwania końcówki skrzydła na brzozie. I w zasadzie takimi jedynymi udokumentowanymi zdjęciami tego, co się działo w okolicach brzozy, to są zdjęcia Anilina. Wszystkie inne są zdjęciami późniejszymi, dużo późniejszymi i innych dowodów na to nie ma.
I dopiero po 15 kwietnia pojawia się grzoza jako przyczyna katastrofy samolotu. Oczywiście my nie dysponujemy żadnymi dokumentami, które opisują badania końcówki skrzydła, która jest nawet chyba ważniejsza od badań ściętego drzewa. Dlatego te wszystkie analizy są tak trudne i tak zagmatwane, ponieważ całe to śledztwo nie jest prowadzone tak, jak powinno być prowadzone, czyli z uwzględnieniem wszystkich nowoczesnych metod badania, które mogłyby zostać zastosowane w tym przypadku. Tak szczególnej, tak wielkiej, niespotykanej katastrofy. Dziękuję bardzo. Ja chcę tylko wyjaśnić już Państwu, którzy nie musieli towarzyszyć wszystkim naszym pracom dotychczasowym, że po pierwsze, pierwszego dnia, 10 kwietnia, wszystkie doniesienia medialne, przede wszystkim rosyjskie, milczały o grzozie, a wskazywały jako przyczynę ułamania się skrzydła maszt radiolatarni. I to jest ekspres Liberty w doniesieniach rosyjskich agencji sformułowane. Po drugie, pan akredytowany polski, pan Edmund Klich, na pytanie zadane mu na posiedzeniu komisji co do badania przez polskich przedstawicieli skrzydła, powiedział, że nie badał tego skrzydła, także polscy przedstawiciele nie badali, bo nie było takiej potrzeby. Dzień dobry, jeszcze raz pan Zabrowski. Proszę panów, mam do pana pytanie, czy z państwa strony były wykonane obliczenia siły nośnej w przechyle, w którym momencie, przy jakim kącie następuje utrata siły nośnej nie pozwalająca kontynuować lot na wysokości stabilnej. I w związku z tym występować będzie przepadanie boczne maszyny. Dziękuję. To ja może odpowiem na to pytanie, bo profesor Binięta jest w trakcie takich obliczeń, symulacji. Natomiast zrobione zostały już wstępne badania na podstawie aerodynamiki samolotu Tu-154M w oparciu o literaturę rosyjską i te obliczenia są już gotowe i będą zapewne w następnym naszym połączeniu prezentowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jest jakieś kwestie? Jeżeli nie, to bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi Nowaczykowi i Winięcie za tę olbrzymią pracę, którą wykonali i za niebywały krok naprzód, jaki zrobiliśmy w wyjaśnianiu tej tragedii. Wiemy już nie tylko, co się nie wydarzyło z pewnością, a więc wiemy już, że z pewnością ta grzoza skrzydła nie ułamała, ale znamy już pierwsze sekundy katastrofy. Wiemy, że rozpoczęła się mniej więcej 69 metrów za brzozą na wysokości 26 metrów, gdy doszło do dwóch wstrząsów, których wprawdzie przyczyn jeszcze nie znamy, ale one zapoczątkowały dalsze dramatyczne wydarzenia. W momencie, gdy samolot był na bezpiecznej wysokości i z pewnością nie zmierzał do ziemi, ani nie zagrażało mu zderzenie z podłożem. Tyle z tych dzisiejszych prac już wiemy. Liczymy, że będziemy się posuwali zgodnie z Państwa pracami, że będziemy wyjaśniali krok po kroku, jak doszło i co spowodowało tę tragedię. Chciałem też
zapowiedzieć, że jeżeli chodzi o pytanie pana ministra Naimskiego, prześlę do pana profesora Nowacyka około 100 zdjęć brzozy, które są w posiadaniu zespołu tutaj w Warszawie, w różnych ujęciach, z różnych pozycji, że tak powiem, a także w różnych porach roku, ponieważ powtarzam raz jeszcze, ta brzoza po dzień dzisiejszy istnieje i może zostać przynajmniej wizualnie dokładnie zanalizowana. Wydaje mi się, że już jesteśmy dalej po tym problemie, ale oczywiście taka analiza będzie na pewno przydatna. Raz jeszcze panom profesorom serdecznie dziękuję i do następnego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.